Po prostu Zielonogórzanie tu muszą zdobyć 46 punktów. Będę często na pewno mówił o tych 46 punktach, no ale jakżeż to upragniony awans i powrót do ekstraklasy zielonogórskiego Speedwaya. Popatrzmy jeszcze raz na skład drugiego wyścigu. Szymkowiak w żółtym, w czerwonym Muszyński, w białym Holta, w niebieskim Robert Szewczyk i taśma w górę. Wyścig rozpoczęty. Znakomicie wystartował Jarosław Szymkowiak, ciasno na łuku. Tam wypchnięty Rune Holta, blokowany przez Marka Muszyńskiego, umiejętnie zablokował teraz mu Holte Muszyński, nie poradził sobie z nim Norwek, prowadzi Szymkowiak. Za nim Marek Muszyński, trzeci Rune Holta, teraz próbuje po wewnętrznej atakować Marka Muszyńskiego. Zacięta walka na prostej, ale jednak Marek Muszyński górą, jedzie na drugiej pozycji, zamyka stawkę Robert Szewczyk. Prowadzi Szymkowiak, teraz po wewnętrznej Rune Holta, po zewnętrznej Marek Muszyński. No oglądamy sporą walkę w tym wyścigu, no teraz ładnie to rozegrał na wyjściu z prostej i na wejściu w łuk Rune Holta. Zauważył, że po tej zewnętrznej nie za bardzo można nabierać prędkości. Ściął na małą, wypchnął Marka Muszyńskiego i Zielonogórzanie na podwójnym prowadzeniu. Jarosław Szymkowiak, Rune Holta, Marek Muszyński i Robert Szewczyk. Drugie podwójne zwycięstwo pary zielonogórskiej. No ale mieliśmy wreszcie troszeczkę emocji. Trzy punkty bezapelacyjnie zdobywa Jarosław Szymkowiak. Dwa punkty.